Drogi Mikołajek, dzisiaj jest parada statków. Właśnie czekają te jednostki, żeby przepłynąć pod mostem. My w ogóle żeśmy musieli wolno płynąć. Byliśmy na bełdanach, ale nie dało rady wrócić szybciej. Dlatego, że znowu nam trzykrotnie wyleciał wąż do ładowania. Prawdopodobnie jest odkształcony i nie trzyma na obejmie. I kiedy wchodzimy w ślizg, on wylatuje. Teraz lewy silnik ma doładowanie 0,3 bara, prawy 4 bary. No wiadomo, jak rośnie prędkość, to prawy rośnie, a lewy nie. I możemy tylko wolno płynąć. Co tu się dzieje? Tam bardzo dużo łódek jest. No, sporo tych jednostek. Nie wiem, czy to widać w kamerze, ale piękny zachód słońca, czerwone niebo. O 23 będą fajerwerki, ale jestem wkurzony, bo nie możemy pływać szybko, tylko wolno. Trzeba zamówić nowy przewód do ładowania. Ale ich tam jest. No niesamowite. Może jeszcze drona puszczę. Znaczy nie teraz, jak zacumujemy. Podlecę popatrzeć. Bo już na most nie zdążę. Zresztą nie wcisnąłbym się, jest tyle ludzi. Dobra, musimy zmienić znowu kurs. Postanowiliśmy, zasumowaliśmy łódkę i płyniemy jeszcze pod most zobaczyć. Może załapiemy się na końcówkę imprezy. Zobaczymy, co tam, jakie fajne jachty są. Oliwier steruje. Wzięliśmy kamerę 360 z takim długim teleskopem 3-metrowym. Weźmiemy ją do góry. Zobaczymy, co będzie fajnego widać, co się nagra. Tylko żeby mi nie utonęła. Jedziemy do góry. Na most? W lewo. Na most. No. Dużo kolorowych światełek, wszędzie gra muzyka z dużych statków. No, impreza jest na 102. Przepływamy właśnie obok hotelu Mikołajki. Za chwilę zobaczymy te wszystkie stateczki z bliska. I w lewo. Tam między nimi. Tak jest. My nie będziemy przepływać pod mostem. Dobrze, dobrze, pójdź na prosto. Nie będziemy przepływać pod mostem, bo mogą tylko i wyłącznie jednostki zarejestrowane. Trzeba było robić zgłoszenie i muszą mieć oświetlenie sprawne. A my nie mamy oświetlenia. Dobra, wyłącz Wake'a. Ja wprost, płyniemy, płyniemy, płyniemy. Troszkę możesz szybciej, minimalnie dodać gazu. O, jest głośno.
prosto po niej. Są i tańce. No świetnie. Dobra, i tam na lewo troszeczkę omijemy ten wopr. Dobra, teraz tam pod ten filar. Tak tutaj. Dobra, do przodu. Bez gazu. Czy widzicie ten młyn? Czy widzicie tych ludzi? Ludzie są wszędzie, dosłownie wszędzie. Stajemy w miejscu. Kogo ja tam widzę? A kogo nie widzę? Hania! Bumę! No i cała ekipa! Wow. Ile mamy paliwa? Połowę. Może by tu do rana stać. No jest czat, powiem, jest czat. Z bliska, powiem, robi to wrażenie. To może Sing Alleluja trzeba zagrać teraz, co? Wsteczny, 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 wsteczny. Tak, trzymaj. Uwaga, uwaga, teraz się zacznie. U nas strasz z miecie. Dawaj. Tylko bliżej, żeby nie tak blisko. Bliżej lewej, 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 lewej. Lewej. I wolno płyń. Bardziej na lewo, już kółko powoli. Tam. I w lewo kręć. W lewo. Do przodu, do przodu, do przodu. I teraz po tam, tam, tam. No i dobra, i płyniemy tu wzdłuż brzegu. Na lewo daj, nie tak blisko, że nas pochlapią czymś piwem. Nie wiem, zazdrości. Płynie król Sielaf. Król Sielaf. Dobra, ustawimy się jeszcze do przodu, płyń. Płyń do przodu. Wiozą króla Sielaf. Na pokładzie jest na pewno burmistrz chyba Mikołajek. Gaś jak ten skuter? Nie, nie gaś, bo musimy mieć manewrowość. Dobra. Cofaj go tutaj trochę, cofaj, bo nas policja jedzie. Dawaj, cofaj, tu daj tu na lewo. Tak jest. Znaczy oni zanim go przywieszą, to potrwa. No ale dobra. Pod tamtym drugim mostem. A to oni go wzięli z tego jeziora? No, tak, on będzie cały sezon teraz. Tutaj? Tak, pod mostem będzie. Ten Sielaf. Król Sielaf. Tak. Król Sielaf. A pamiętasz tą legendę? Pamiętam. Jaka była, bo ja nie pamiętam. To jest najpotężniejsza ryba. Tutaj koło burty stanie. Thank you.
bliżej nie. I tym pięknym akcentem kończymy dzisiejszy dzień. Ahoj, do zobaczenia na wodzie. Dzień dobry moi widzowie. W dzisiejszym odcinku zajmę się renowacją naszego pokładu Tiku. Jest on już dosyć bardzo brudny i wypłowiały. Zobaczcie, tutaj na początku sezonu został odnowiony, odświeżony na rufie, który najszybciej traci kolor. Widać plamę odbarwienia. Stół, podłoga zrobiła się szara. Brzydko to wygląda, jest brud. Tego oleju tutaj już praktycznie nie ma. Mam takie środki. Jeden to jest cleaner. Czyści tłuszcz, brud głęboko wsiąknięty i inne zanieczyszczenia. I stary olej czyści. A drugi to jest właśnie olej. I jest to kolor golden. Z tego co tak widzę. Więc on chyba nie będzie do końca pasował z tą wiśnią. No ale chodzi ogólnie o zabezpieczenie tego Tiku. Będę robił to pierwszy raz. Sprzedawca mówi, żeby robić to wałeczkiem. Trudno dostępne miejsca pędzelkiem. A tutaj mam rękawiczki i tym będę też czyścił ten brud. Zacznę od stołu, zobaczymy efekt. Także nagrywam po to, żeby zobaczyć, jaki będzie efekt później. Teraz jest tak. I za chwilę się przekonamy, co to będzie, co to da. Jest godzina 7 rano, wszyscy śpią. Wczoraj był dzień. Jaki był wczoraj dzień? Jeszcze śpię. Wczoraj były dni Mikołajek i była parada statków. Pływaliśmy chyba skuterem do godziny 23:00, zupełnie po ciemku, ale mega fajerwerki były na koniec. No super, miasto naprawdę stanęło na wysokości zadania, każdy zadowolony. Także co, biorę się do dzieła. Efekt końcowy po malowaniu. Wyszło bardzo fajnie. Kolor złoty. Nie ma aż takiej dużej różnicy teraz.
między rufą. Ona już wypłowiała. Mamy dwa kolory, ale nie jest tak źle. Ładnie, kochanie, pomalowałem. Bardzo. Wpisałeś się na pięć. Nie. Ej, zobaczymy jeszcze dziób. Fajnie wyszło. Podoba mi się ten kolor. Nie jest taki ciemny. Nie chce nam się już robić grilla i kurczaka, więc postanowiliśmy, że dzisiaj zrobimy sobie leczo.